Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już piąty odcinek z Gotika 2 Noc Kruka. I od czego tu możemy zacząć? Dostałem taką radę, żebym znalazł ten łuk Bospera, który został skradziony przez bandytów. I zatem, pierwsze co zrobimy, to byśmy poszli spać. Bo po takim ciemku to my nie będziemy się raczej szwendać. Dlatego pójdziemy do gospody. Się prześpimy. Dobra, niech sobie tchnie, nawet kurczę tabaki. Kurde, stary. Kogo to interesuje, co ty tam bredzisz o tym Inosie, Jadanosie i Beliarze? Kabanosie. Zamiast Adanosie to Kabanosie. Modlę się do Kabanosa. Żartowałem. Dobra. O, pięknie. Razem sobie to łożę, bo na tamtym łożu spała niegdyś Sara, która już poszła do więzienia, kiedy jej podsunąłem liścik od Kantara. Tak, do rana. Do gołego rana. Okej, okej. Dobrze. No to teraz możemy spokojnie wykonać to, o co mnie też poprosił sam pan Dobiński, który już niestety wyjechał i nie będzie mi dawał takich porad fajnych, dlatego no wiecie, no ja sam sobie też mogę poradzić bez problemu, ale jak mam widzów, takich poradniczków, to oni dla mnie są jak takim wsparciem. O, tutaj jest ten sobie pirat, który stoi. No to mamy tego całego handlarza koło wyjścia z miasta. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę. Czy ja wyglądam na złodzieja? Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Aha, to miło. Czy ktoś cię okradł? Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły. Przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. O kurde. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. O Boże. Tragiczne. Odzyskam Mógłbym to. Odzyskać twoje złoto. Ha? A czemu niby miałbyś to zrobić? Mój mąż uważa inaczej. To zależy. Pomożesz mi dostać się do górnego miasta? Zwracasz się do niewłaściwego człowieka. Nie pochodzę z miasta, jak większość kupców na targowisku. Jeśli chcesz dostać się do górnego miasta, porozmawiaj z kupcami w dolnej części Korinis. Aha. Chcę część złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. No dobrze, spoczo. Dobra. A zobaczmy, co da się zrobić. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. O jest. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Aha, więc czyli nie lepiej warto coś wymyśl. Się z nim. Postaram się. Dobra. No zobacz, co pokaż tam masz mi, co ciekawego. Tam masz. To opowiada takie rzeczy. Masz tu nawet fajne bronie. Powiem ci tak szczerze. Teraz amulet dębowej skóry. Ja bym sobie strzałek trochę nakupował. O, kusza! Tylko trochę droga jest, jak tak patrzę. 900. Cholera. Nie stać mi jeszcze na taką kuszę. Dlatego sprawdzę, co jeszcze ja mogę sprzedać. Nic nie mogę, dlatego... Dobra, ja sobie idę. Gdzieś ten koleś tu musi być. Tu na pewno go nie ma. A zresztą jak ja przebiegałem tutaj, to pewnie tutaj koło lampy. O, tu mamy tego sprawcę, złodzieja. Nawet jego Ri ma dowód na to, że to on ukradł pieniądze. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera!
Cholera, spadam stąd! Gonimy, drania, gonimy. Cholera, nic nie wypiłem, żadnej miksturki szybkości. Ale z pieprza. Nie, koleś, naprawdę. A raz, on sobie tam poszedł. A, z pieprza. No, niedługo, spokojnie. O, proszę. A, już? Tu sobie spieprzyłeś. I co dalej? Mam cię! Mam cię. I gotcha you! Czego ode mnie chcesz? Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... I żebyś lepiej zwrócił te pieniądze. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę. Mawiasz, jeszcze cię wydam straży. Powinienem wydać cię straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Ach, ale wrzeszczy. A wiesz... Ja dopilnuję. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. Ty masz przyjaciół? Co? Powinienem cię jeszcze zabić na miejscu za to, co zrobiłeś. Dobra. Hajs się zgadza. Że tak powiem. Teraz idziemy do Lorda Andre z tym. Koleś pójdzie do paki i oddajemy hajs. Machać cepami, cepy. A, ten to pilnuje to wszystkiego. O, mamy pana Lorda Andre. Tak. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Rengar okradł kupca Jorę. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie. Oto twoje pieniądze. Dobra kasa. Dobra, idziemy teraz do Rengara. Rengar to on siedzi w celi. No. Jory, tak, Jora, bez różnicy dla mnie. Tu mamy naszego, zaraz, w ogóle mamy 10 punktów nauki, a ja kompletnie o tym zapomniałem. No patrzcie. O, to bym sobie kupił lepszy łuk. Hej. On może mnie on mnie może nauczyć lepszego strzelania, a zręczność... On po prostu zadał. No zaraz skombinuję sobie zręczność i łuk. Nie dobry. Mogę się zajmować wszystkim. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Tak, mam złoto do licha. Tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w więzieniu. A co z moim złotem? Kurde, spokojnie, panie, masz tutaj... Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. No to fajnie. A teraz zacząć część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei. I odbierz nagrodę od Lorda André. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. Dobra, idź. Kurde. Dobra. Teraz pójdziemy sobie do gospody w porcie. A więc idziemy sobie. No taki jest cel misji, żebym zdobył dzisiaj ten łuk Bospera. No tak mi pisał jeden z moich widzów, więc no ja sobie teraz pójdę tutaj i przez port. A ten zadowolony z życia, że ma orkową broń, o mało bym nie zginął, a wiecie co, zapiszę sobie na wszelki wypadek, żebym nie zapomniał. O coś mogę jeszcze spieprzyć. Trzymać dla siebie. Dobra, idę sobie. To interesujące. Hej, nie. O nie. Czego co to za typu? Może knajpy? Nie potrafi niczego zadać. Ta? Tak. Masz coś przeciwko, Kolo? Nie masz tu czego szukać, kurdo. O, zaraz cię spiorę. Tak, to bardzo typowe. Może tak sprowokujemy tą bijatykę.
musi pracować. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Ha. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Kto opowiada takie rzeczy? Sama nie wierzę w to. I tak tego nie zmieni. Mąż uważaj, nie wierzę. Za mało masz problemów? Jasne. Problemy to moje drugie imię. Brel się, kurduplu. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. O kurde. Nie opowiadaj mi tak. Uderz go! Spieprzam. Ja stąd spieprzam. O cholera jasna. Ratunku! Na pomoc! Stój, śmieciu! Ja bym go jeszcze sprał za to wszystko. Ten typ jeszcze mnie goni. Kurde, aż się boję cały. Dobra. A ten typ o mnie cały czas goni? Niczego nie można. Ja bym spieprzał. Cholera. Ten koleś jedną taką drewnianą pałką mnie sprałby. Normalnie nie, wstyd. Dobra. Spieprzyłem mu. Stój, śmieciu! Spier. Papier. Cholera, pewnie mnie jeszcze goni. Dobra, przynajmniej mogę spokojnie dostać się do knajpy bez problemu. Nie będę mu hajsu płacił, chyba jest jakiś głupi. Hej ty, podejdź tutaj. Mam coś dla ciebie. No. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Aha. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Sklep rybny. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Dobra, wystarczy, że mam... Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Dobra, nie będę hajsu wydawał. Dzięki, ja się napiję mikstury. Mikstura. Zaraz jem. I co tam jeszcze? Rzepka. Dobra, sklep rybny Halvora. Za sklepem rybnym. Czyli mniej więcej to powinno gdzieś być. Ej, ty! Kurde, gdzie idzie? Nieważne co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Corinis. Czerwoną latarnią! To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie, to diaska! Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt, spędzić noc z Nadią, najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Wejdź, a zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili. Chyba ci mordę przywalę za takie teksty. A nie mam czasu na takie pierdoły. Wiedział o tym wcześniej. Dobra, sklepny jest, sklep rybny albo, a po to się z głową meduzą. Dobra, czyli za, a jak za to musi być z tyłu. Czy słyszeliście dokładnie to samo co ja? Coś, takie pochrapowanie, taki głos dziwny, nie wiem. Dobra, robimy awaryjny sejwik. I ubijamy drania. Rozwal go! A, rozwalimy go, spokojnie. Nie ma się pani czego obawiać, to jest taki przestępstwo. Sam, że go normalnie zdejmę. O tak. Daj mu popalić! Kurde, no, zdejmij go w końcu. Teraz. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Przybliżę się jeszcze troszeczkę. O, dobrze, kilka kroków. Rozwal go! Stary, zniszcz go. No chyba to umiesz. Nawalaj. Ja patrzę na jego pasek życia. No, teraz zimie jakoś dobrze. Pokaż mu! Fajnie, patrzę na jego pasek życia. Nie patrzę i nie ma. Patrzę, pokaż jest, mu. Nie patrzę. O, jest. On po prostu za dużo gada. Dobra,
Pokaż mu! Zniszczymy go. Rozwal go! Chwileczkę. Może lepiej bym skorzystał z magii. Będzie siódemka. Co? Nie poszło! Pokaż mu! No jaki żal. Proszę was. Nie róbcie mi tu takich błędów. Aha, to już zużyłem. Rozwal go! Reszta trzeba będzie łukiem dobić. Tak, to bardzo. Dobra, padasz już. Padaj, padaj. Ciul. Tak, to bardzo typowe. Ciul. Niczego jej już nie powiem. Pokaż mu! Dobrze. Już mu to pokażę. Pokaż mu! Rozwal go! Dobra. Sprężamy się. Rozwal go! Zabijaniem tego typa. Rozwal go! Już się nie pozbiera. Niczego jej już nie powiem. Drenofilia gwarantowana. Daj mu popalić! Dla tego kolesia. Ciul. Daj mu popalić! Ciul. Dobra, stary, nie marnuj mi czasu. Daj mu popalić! Jebot. Dobra. Aha. Rozwal go! A ja go zaraz tu rozwalę. Daj mu popalić! Jebot! No w końcu. Ile ja musiałem na niego strzał nawalić? Prawie 100. Ale kolo padł. O, kusza! No to nie muszę już kasy wydawać. Bełty i zardzewiały klucz. Dobrze, ja sobie zapiszę. Lecimy do tych kanałów. O Boże, ile ja się musiałem namęczyć. Idziemy po ten cały łuk Bospera. Tylko nie wiem, czy mi się to w ogóle uda tego dokonać. Ale... przyszło nam żyć w niedobrym. A raz się żyje. Chyba oszalałeś. Lares, co ty tutaj ja robisz? Cześć, Lares. Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Aha. Pamiętasz Lee, prawda? Pamiętam. Oczywiście, że pamiętam, Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Ekstra. Dobra, ale stary, ja nie mam czasu, bo ja muszę znaleźć taki fajny łuk, który należy do Bospera. I za wszelką cenę się muszę tam dostać, więc pogadamy sobie później na ten temat. Teraz na serio muszę się dostać. Jak coś, to zrobię cięcie tam, gdzie failowałem. Zacznę tam, gdzie już go naprawdę pięknie trzaskałem. I po prostu filmik będzie krótszy, jakieś nie wiem, kilkadziesiąt procent. Co mi doda naprawdę duże możliwości do nagrania krótszego odcinka. Okej. Ja się to mogę spodziewać szczurów. No, zapraszam. Jebut! Kurde! Padać! O tak. Coś jeszcze? Szkoda. Myślałem. Kiepsko z wami. Kiepsko. Kurczę, jakbym mógł, to bym to mięso teraz upiekł, ale no nie mogę. Dlatego się będę żywił grzybami. Dobra. Biorę wasze mięso. Niczego nie znajdę. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. O, tu jeszcze jeden szczur. Tu zapewne będzie Zaraz, muszę sobie użyć czaru światła. Jest tu tak ciemno. Jak nie powiem gdzie. Dobrze. Jebot. Pięknie. Następne.
Coś jeszcze? Nie, naprawdę, ucznictwo mi się to spodobało. Nie ma czego plądrować. W sumie już od samego początku korzystam z tego, jak się tylko da. Nic tu nie ma. Natomiast naprawdę, możliwość nie ma czego strzelania z ludzi tu nie ma, jest naprawdę wyjątkowo duża. Czego, dlaczego? Nie wiem. Po prostu polubiłem ucznictwo, a zwłaszcza w Gothicu 2. Dlatego muszę korzystać z każdego momentu korzystania z łuku. Dlatego też no, wykorzystam to wszystko, te moje zdolności ucznictwa. Dobra. Są to jeszcze jakieś jaszczury. Szczury. Mikstura. Tutaj jest posąg Beliara. Kolejna mikstura. No, to jakiś kufer. Nie znam się na otwieraniu zamków. O Jezu. No to mamy mały problem. Kurde. Cholera jasna. Ale wiecie co, przy okazji przeszukamy wszystkie kanały. Kurde. No tego nie przewidziałem. Kurde, ile tego szajsu jest. No nie, ale jeszcze raz mówię, nie przewidziałem aż tak tego, że będę musiał mieć zdolności otwierania zamków. No cóż, pech to pech. Tu tych się drzwi nie da otworzyć. No, chcę skakać, kurczę. Nie mogę, najwyraźniej. No trudno. Dobra, skoro w tamtej skrzyni jest ten łuk Bospera, a ja go po prostu nie będę potrafił otworzyć, to po prostu w następnym odcinku. Dobra, tu mamy tego bandziora. Witam. Co tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Ależ śmieszne. No jest. Dobra, co tu robisz? A, załatwię Matylę. Załatwię Matylę. Miał przy sobie klucz do kanałów. Zabiłeś, a tyle? No i co z tego? To był nędzny pies. Tak, no dobrze. Powiem ci coś. Jeśli mnie zaatakujesz, zabiję cię. No dobra, spokojnie. Chcę się zobaczyć z twoim przywódcą. Ha! Moim przywódcą? Jestem pewien, że Kasia chętnie z tobą porozmawia. Idź i nie próbuj żadnych sztuczek. Dobrze, dobrze, spokojnie. Jezu. Ale spięty koleś. Dobra. Myślałem, że to skrzynia. Może to tutaj jest jakaś skrzynka. Nie, tu nic nie ma. Dobra, wiecie co? A może porozmawiamy jeszcze z tą przywódczynią? Czemu ty by to nie? Gdzieś ona tu na pewno jest. No tutaj. Hej. Popatrzcie tylko, kto znalazł do nas drogę. Attila cię nie docenił. Ja nie popełnię tego błędu. Aha. Co się tu dzieje? Chcieliśmy twojej śmierci za to, że doniosłeś na jednego z naszych przyjaciół. Aha. Dlatego wysłaliśmy Attilę. Jednak twoja obecność tutaj otwiera nowe możliwości. To dobrze. Co chcesz mi zaproponować? Możesz do nas dołączyć. Chyba głupia jesteś. A może mi opowiesz coś o tej opowiedz organizacji? Opowiedz mi więcej o waszej organizacji. Ludzie w mieście boją się nas, ale nikt nie zna naszej kryjówki. A. Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte i nikt nie ma do nich dostępu. O kurde. Tak długo jak nas nie znajdą, możemy spokojnie pracować. Super. Może coś o zaginionych Możesz mi mieszkańcach? Coś powiedzieć o zaginionych mieszkańcach miasta? Czemu niby chcesz się o tym czegoś dowiedzieć? Interesuje mnie ich los. Opuszczając kanał, popłyń w prawo wzdłuż wybrzeża. Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Dobre, dzięki. Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, które pozwolą ci żyć w luksusie. Ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? Nie. Musisz jedynie przestrzegać naszych zasad. A wiecie co, może do was dołączę jednak. To wszystko. Czego mogę się od was nauczyć?
Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokażę ci, jak się bezszelestnie poruszać. Ramirez jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Ekstra. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. Nie no, zarąbiście. Ja chyba jakie są wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Nigdy. Dobrze. Druga. Nie daj się złapać. Okay. Trzecia. Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy cię. I czwarta, ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, muszą udowodnić swoją wartość. Dobra, niech będzie. Dobra, wchodzę w to. Świetnie! Będziesz miał okazję dowieść swojej wartości. Jeśli chcesz się od nas uczyć, to nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Dobra. Teraz idę do tego całego Ramireza. Jak coś, to na serio zrobię cięcie. I tam wtedy mniej więcej zacznę, kiedy będę chciał go zabić za tym razem, kiedy mi się to udało. A tamte fejle powycinam. Udało ci się wejść. Tak. Cóż, dziękuję bardzo. Życzę szczęścia i uważaj na siebie. Cokolwiek będziesz robił. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze, ani dla kogo pracujesz. Tu na dole wszyscy jesteśmy złodziejami, nigdy więcej. Fajnie to zrobił. Takie... Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak otwierać zamki. Będzie cię to kosztować jakieś 300 sztuk złota. Co proszę? Ile? Dobra. O kurde, koleś mi zaskoczył. No dobra, w sumie, co mi tam szkodzi? Mogę tam dać te 300. Ja i tak jeszcze jestem czy bogaty. Mógłbyś mnie... Mogę ci po 300. Dobra, 300 sztuk złota, dawaj. Dobra, zapłacę. Oto twoje złoto. Świetnie, służę pomocą. Żebyś się ich... Pokaż mi, jak otwierać zamki. Pięknie. Umiejętność otwierania zamków. To niemal sztuka. Wow. Potrzeba do tego wiele uczucia i intuicji. Super. No i kilka dobrych wytrychów. Heh. Niektóre skrzynie są jednak zabezpieczone zamkami, dającymi się otworzyć tylko przez użycie odpowiedniego klucza. Tak więc klęcząc przy zamku, należy łagodnie obrócić wytrych w lewo i w prawo. Jeśli obrócisz go zbyt szybko lub zbyt mocno, złamie się. Jednak z czasem nabierzesz wprawy w posługiwaniu się tym narzędziem. Dobra, spoczy. Teraz idziemy po ten łuk. W ogóle ile mamy wytrychów? 6. Kurde, trochę mało. Aż za mało trochę. Ja to sobie zapalę pochodnie. Nie, postaram się, żeby odcinek był naprawdę długi. Dzisiaj tylko wstawiam z Gothica. Nie mam zamiaru czegoś innego wstawiać. Może jutro coś będzie z Ghost Recona. Z kimś nagram. Nie wiem, zobaczymy. Ale mnie w tej chwili najbardziej zależy na tym Gothicu, bo naprawdę seria przefantastyczna. Chcę się na niej jak najlepiej skupić, dlatego wiecie. Trzeba robić to, co trzeba. O, proszę, mamy kuferek. Powiedział w lewo. Kurde. W prawo. Kurde. Udało się. Mamy łuk myśliwski Bospera i 8 srebrnych pucharków Koragona. Pięknie. Jest moc. Dobrze, idziemy teraz oddać... Tak, idziemy teraz oddać ten całe łuk Bospera. Sorry, że się zaciąłem, ale po prostu nie wiem. Z tych wrażeń. Ta gra mnie po prostu daje radość. Okej, dobra. Idziemy teraz oddać ten łuk Bosperowi. I... ten jeszcze 8 srebrnych pucharków Koragona, to podejdziemy tam przy okazji do niego i zakończymy kolejny odcinek.
Okej. Spoczo. Spoczo, spoczo. To wszystko. Dobra. O, koleś pewnie już o mnie zapomniał. Bardzo dobrze. Przynajmniej nie będzie mnie atakował. Dobra, teraz do Bospera idziemy. Pewnie będzie przezadowolony z tego powodu. No nie, dzisiaj naprawdę fajnie idzie mi ten odcinek. Poza tym, że kilka faili było. Ja tam powycinam spokojnie. Proszę, sądzę, twój że to twój łuk. Mój łuk! Gdzie go znalazłeś? W ciemnej norze pełnej szczurów. Mam nadzieję, że nie wpakowałeś się w kłopoty. Nie. Nie, robiłem już takie rzeczy wcześniej. Tak czy inaczej, dziękuję. Jestem twoim dłużnikiem. A jakaś zapłata? No ej, no stary. Myślałem, że mi się jakoś odwdzięczy, że ty... Co? O cholera! Skąd się to wszystko wzięło? No kurde, no serio. Ja pieprzę. No jak tą kuszę zostawię. O, tu złomy mogę posprzedawać. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Aha, musiałem dać 50 sztuk złota za ten glejt ekstra. Dobra, kij z tym, że jestem bez złota. Najważniejsze się, że mam te przedmioty, bo bez nich to bym był kurczę zerem. Dobra, jeszcze te 8 pucharków Koragona i naprawdę kończymy odcinek. Chociaż chciałem jeszcze wam pokazać jedną taką fajną jaskinię, ale już nie naprawdę nie zdążę. Nie da rady. Nawet jakbym chciał bardzo. Dobra, Koragon. Witam. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Spoczko. Jak idą interesy? Ta, Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje srebro. O kurde. Czekaj. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. Co? Masz tutaj te srebra. Mam twoje srebra. Niemożliwe. Oto nagroda. To wyjątkowe piwo. Piwo. Ostatnia beczka, którą dysponuję. Ty chyba sobie żartujesz. No piwem mnie obdarzył, jaki kretyn. Dobra, nieważne. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Myślę, że wam się spodobało. Ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnego odcinka.